Rodzina Lazarowiczów to szczególni ludzie. Z uwzględnieniem pana Romualda, który niejednokrotnie poświęcił mi czas, ale nie tylko on, ponieważ te spotkania i rozmowy często przejmował pan Zbyszek. Pan Romuald się wycofywał wówczas, także to była jakby taka symultana tematyczno-poglądowa. No i niewątpliwie dostarczyli mi bardzo wiele materiałów, także dotarcie do tych źródeł to jest rzeczywiście ukłon w ich kierunku. No i tego materiału, który już na samym początku nagrania, które Państwo mieliście okazję słyszeć może już i wcześniej, tak, tylko jakby w zestawieniu z relacjami świadków, z pewnymi obrazami, one jakby zaczynają wywoływać określone wrażenie. To są zbiory rodzinne państwa Lazarowiczów. Ja niejednokrotnie przygotowując się do realizacji tego filmu, po drodze był film o Jerzym Woźniaku, świętej pamięci pułkowniku, doktorze Wrocławia Aninie, człowieku niezwykłym, z którym również te rozmowy były prowadzone na temat winu, na temat organizacji. Ale analizując te materiały, już słysząc się po raz pierwszy, kiedy otrzymałem od pana Romka płytę z tymi plikami, z tymi dźwiękami, no, nie trudno sobie wyobrazić, że to są, jak się pierwszy raz to słyszy, to jest materiał szokujący, prawda? Z jednej strony wyobrażenie ludzi niezłomnych, ludzi walecznych, ludzi dzielnych, którzy nagle stoją w obliczu jakiegoś strasznego kłamstwa, z pętani, zciemiężeni, zagrożeni, gdzie rodziny przecież niejednokrotnie były, ich rodziny, oczywiście tych oskarżonych naszych żołnierzy podziemia niepodległościowego, były osaczone, więc oni z jednej strony wiedzieli, że nie ma już wyjścia, a z drugiej strony za nieposłuszeństwo będą różne dodatkowe kary. I ten głos, te wypowiedzi ludzi dumnych, bo jednak te nagrania wybrzmiewają dumą, honorem, wypowiedzi pana Łukasza Cieplińskiego, czy pana Lazarowicza, pana Batorego. To byli ludzie dumni, niezależnie od sytuacji, w której się znaleźli. Także to robiło wrażenie. I myślę, że udało się to jakoś przekazać. Ja tylko tak gwoli uzupełnienia jeszcze odnośnie do rodziny Lazarowiczów. Syn klamry majora Adama Lazarowicza, pan Zbigniew, także major, również walczył w Armii Krajowej, dowodził tam batalionem podczas akcji Burza. Natomiast pan Romuald należał do aktywnych działaczy Solidarności Walczącej. Obaj mieszkają we Wrocławiu, także jako Stowarzyszenie Odraniemen mamy z nimi kontakt. Konkretnie, jakie materiały od pana Romualda, jakby pan mógł powiedzieć, zostały wykorzystane w filmie? Znaczy, początkiem niewątpliwie był materiał z procesu, z nagranie z procesu propagandowego, a więc głosy, kiedy słyszymy właśnie panów Lazarowicza, Cieplińskiego. To są te materiały. To był początek, jako że od tego zaczęły się też poszukiwania pozostałych nagrań, które w archiwach Radia Polskiego udało się odnaleźć, w archiwach Narodowego NACU, Narodowego Archiwum Cyfrowego. Tych nagrań zapewne było znacznie więcej, z uwagi na powstający materiał docelowy. On musiał składać się z materiału wyjściowego, a więc to były pewnie dziesiątki godzin. Proces trwał ponad tydzień, więc zastanawiające jest oczywiście, gdzie podziały się pozostałe materiały. Nie wiem, czy uda się do nich dotrzeć kiedyś. Rozgłaszam tą informację wszem i wobec, gdzie tylko mam możliwość, żeby te materiały może jakimś cudem kiedyś jeszcze na nie trafimy z jakiejś szafy wydobyte. Przypuszczam, że nie zostały zniszczone, dlatego że sami członkowie czwartego zarządu byli szczególnymi osobami dla ówczesnego systemu i reżimu.
ponieważ stanowili jakby symbol, pewną grupę, której zlikwidowanie mogło okazać się likwidacją całego podziemia niepodległościowego, jakby finałem tego procesu niszczącego. Na ile im się to udało? No nie udało się, bo świadomość, światopogląd, tożsamość narodowa ludzi wolnych przetrwała i trwa do dzisiaj. Stąd pamięć, stąd historia, stąd rozmowy, stąd kultura wynikająca. Komunizm przetrwał, wolność marzenia i idea wolności pozostała. To jest ta cecha, w którą owa siódemka i wraz z nimi wszyscy członkowie wierzyli. Tak więc tych materiałów rzeczywiście powstało więcej. Część z nich została wykorzystana w tym dokumencie, część pozostanie wykorzystana w kolejnym, który powstaje. Jeszcze chciałbym zapytać, zanim Państwa poproszę o pytania, o emocje, jakie Panu towarzyszyły podczas kręcenia filmu, ponieważ też wiem z innego wywiadu z Panem, że to nie było taka zwykła rzemieślnicza praca, również właśnie był Pan bardzo emocjonalnie w to zaangażowany. W związku tak z docieraniem do tych archiwalnych wypowiedzi i postawą z jednej strony żołnierzy WiN-u, a z drugiej funkcjonariuszy aparatu terroru komunistycznego. No niewątpliwie emocje towarzyszą poszukiwaniu prawdy, jeśli ona jeszcze obdarzona jest w taką liczbę niezwykłych świadectw. Pani Zofia, którą dzisiaj oglądaliśmy, oprowadzająca nas w filmie po kazamatach swojej kamienicy przy ulicy Średniawitów w Rzeszowie, bo stamtąd pochodzi ten materiał, jest takim przykładem, jest taką ilustracją, prawda? No nie sposób nie reagować na tego typu, no nie wiem, kim by trzeba było być, aby nie łzy nie uronić lub żeby ona się nie zakręciła gdzieś wokół, prawda? No, to zwykłe ludzkie chyba odczucie, prawda, że gdzieś te emocje nami targają, no ale też pozostaje sfera faktów, sfera faktografii, która tak naprawdę najbardziej, w cudzysłowie powiem, cieszy, tak? No, cieszy, że uzyskuje się potwierdzenie pewnych hipotez, tak? Więc ekipa profesora Szwagrzyka wykonuje najpierw na podstawie pewnych przewidywań, zakreśla pewien obszar poszukiwań, poszukuje, w jednym miejscu znajduje, w innym nie, ale w końcu dochodzi do tych poszukiwań i ta faktografia najbardziej cieszy, prawda? Że jest tu, oto znaleziono te szczątki tych ludzi. Tak? No i teraz mamy jakby cały ten proces ustalania, co się z nimi stało, więc o ile ta faktografia jest troszkę pozbawiona tych emocji, no bo nie ciężko jest sobie wyobrazić człowieka, którego widzimy po sylwetce zarysowanej w grobie, w mogile masowej, zbiorowej. Dlatego tego typu poszukiwania, rozmowy z ludźmi, ze świadkami, docieranie do źródeł, no jakby powoduje ubieranie tych osób. Tak? Jakby definiujemy ich, odkrywamy ich na nowo, czyli przywołujemy ich sylwetki, ich postaci. No i to, co w nich najcenniejsze było, uważam, To ten światopogląd, to ta idea, prawda? A więc przestrzeń, w której również i my możemy uczestniczyć dzisiaj. Bo jeśli by tak, przepraszam, od tych emocji przejść do pewnego pewnej przestrzeni kultury, wychowania, no to przecież oni aktywnie wciąż działają, tak? Czyli myślę, że ta przestrzeń ideowa, edukacyjna, ludzi, pedagogów przedwojennych, którymi między innymi właśnie był pan Adam Lazarowicz, no ale też i Łukasz Ciepliński, no przecież to była inteligencja przedwojenna. Ludzie żyli oni się karmili wolnością, tak? Oni nie bali się wyrażać tej wolności. Byli troszkę, myślę, bardziej odważni w tym postępowaniu niż my w pewnym sensie zbiorowym dzisiaj, tak? 50-60 lat komunizmu w Polsce wywołało swoje. Pamiętajmy, że to było pokolenie, które wywalczyło sobie tą wolność
bagnetem i karabinem. A więc oni się nie obawiali wyrażać tych swoich światopoglądów. To byli tacy ludzie, to byli niezłomni ludzie. Więc ten proces, który słyszymy, prawda, to jest proces łamania tych ludzi, to jest proces, próba pewnego no, skasowania ich. No, i śmiało mogę zaryzykować stwierdzenie, że była to absolutna próba unicestwienia tychże postaci, wymazania ich z kart historii, skasowania ich, zmarginalizowania. I czy im się to udało? No zobaczmy, drodzy Państwo, dzisiaj. Na plakatach w mieście, we Wrocławiu, w Warszawie, w całej Polsce, prawda? Billboardy, to się dzieje. Te idee nie są martwe. To jest przestrzeń ideowa, która funkcjonuje, w której my powinniśmy ten język nasz odbudowywać. I myślę, że to jest to najcenniejsze, co z tych emocji wychodzi. Tak, troszkę się jeszcze bym wrócił do tej piwnicy, tak, po której tam pani Zofia oprowadzała. To jest, jak rozumiem, w tej chwili dom mieszkalny, a te kazamaty służą za piwnice użytkowe, tam gdzieś jakiś rower stał, tak? Tak. Czy ktoś, jakaś instytucja państwowa, czy stowarzyszenie jakieś w jakikolwiek sposób opiekuje się tym miejscem, bo to przecież jest miejsce historyczne, tak? To powinno być jakoś... Mm. Czy panu coś na ten temat wiadomo? No, wiadomo. Takich miejsc w Polsce naliczono ponad kilkaset. Mało tego, są dość dobrze, o których oczywiście się dowiedziano za pomocą świadków, osób, ludzi, którzy te informacje przedstawili. Zostały poddane pewnej kwerendzie przez Instytut Pamięci Narodowej z Rzeszowa między innymi i na terenie Polski te miejsca zostały spisane. No i tyle. Czyli nic, tak? No i tyle. Robert Kaczmarek, będący producentem tego filmu i kolejnego, nad którym pracujemy, podjął taki śmiały, nieśmiały, po prostu rzeczowy plan, nawołujący instytucje państwowe do tego, aby te miejsca kaźni, miejsca śmierci po prostu objąć jakimś projektem, konkretnym projektem z udziałem młodzieży chociażby. Skoro IPN już wykonał taką pracę, to krok dalej należy, prawda, do instytucji państwowych. No, minęły 2 lata od ogłoszenia tego pomysłu przez Roberta Kaczmarka, no i niestety... Nie, no to proszę pana, to był pokaz przedpremierowy tegoż właśnie filmu bodaj w listopadzie czy w grudniu, nie pamiętam już dobrze, 2014 roku. Tamten pomysł padł. Do dzisiaj niewiele się z nim stało. Czyli przepraszam, w sytuacji takiej, bo wiadomo, różni ludzie mogą przecież mieszkać w tym miejscu. Jeśli komuś by przyszło do głowy, żeby, nie wiem, sobie otynkować to albo pomalować, to nie jest prawnie w żaden sposób przez nikogo chronione, może to jak najbardziej zrobić. Nie jest chronione, to się dzieje, bo przecież te miejsca są remontowane, kamienice są sprzedawane jako tak zwana substancja miejska. I co się z nimi dzieje? No wszyscy wiemy, no, hotele, nowe mieszkania powstają. Retuszuje się ściany, białkuje, prawda? No maskuje się cierpienie, prawda? A tam są słowa modlitwy, tam są wyryte często paznokciami imiona, nazwiska ludzi proszących o pamięć o nich, prawda? Jakikolwiek ślad, przecież to jest ślad w procesie dochodzenia, co się z tymi ludźmi stało. To są liczby i one są do dziś przedmiotem badań, ale pamiętajmy, że to jest między 20 a 80 tysięcy zamordowanych osób w Polsce. Dlaczego tak nieprecyzyjna jest to liczba? Dlaczego taki rozstrzał jest między 20 a 80 tysięcy? Dlatego, że do dziś nie są znalezione zwłoki, prawda? Więc akurat ten trop, na który pan wskazał, wydaje mi się bardzo istotny w postępowaniu prokuratorskim na przykład, które powinno rzeczywiście nastąpić. No. Nie wiem, czy cokolwiek to usprawiedliwia. No pewnie dużo rzeczy, które się ostatnio w naszym kraju dzieją. Zachęcam Państwa także do zadawania pytań. Ja mam takie jedno pytanie, jeżeli można, ale to jest, nie wiem, czy teraz mówić, czy sobie z Panem do osobności. Bardzo proszę pytać. A więc chodzi o taką sprawę. Jak te nagrania z procesu? Ja występowałem o jeden z jednego ośrodka, tego scenę, gminy nagranie.
z listopada, czy października, października, no. Na wszystko, no, 1950 roku i ja uzyskałem tylko, bym powiedział, 28 minut chyba w sumie. Mm-hmm. Z dwóch dni. Także nie wszystkie osoby, które tam, tylko trzy osoby właściwie, tam były cztery osoby. Tak. I to jest dosłownie dwa pytania i dwie odpowiedzi, potem znów dwa pytania i dwie odpowiedzi, tak to wyglądało. Jest minimalna ilość. Czy pan też to miał więcej po prostu w tym zakresie, jak pan uzyskiwał te informacje od tego filmu? Czy tak ciężko jest i oni nie mają więcej? Ja w tej chwili się znałem, czy jeszcze raz do nich napisać, więc to wygląda troszeczkę tak. Pisać, nie pisać. Myślę, że najlepszym adresem, pod który powinien się pan udać, to jest Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie. Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie, tak zwane NAC. Świetny instytut audiowizualny, choć nie jest to Narodowy Instytut Audiowizualny, inna instytucja. NAC, tak się to nazywa. Tak, tam po prostu najlepiej wsiąść w polskiego busa, przejechać się do Warszawy na cały dzień. Mają naprawdę kapitalną obsługę. Wspominam, kontakt z tymi ludźmi niezwykle życzliwy. Dostęp do katalogów. Tutaj może tkwić pewna trudność, więc proponuję, żeby się pan zdał na jakiegoś opiekuna, który pana tam pokieruje. My z racji na to, że wielokrotnie tam bywałem. Nie, to jest cywilnie dostępny adres, do którego może każdy wejść, zgłosić się oczywiście wcześniej, należy umówić. Będę poprosił, jak idzie, żeby pan napisał, pan namierzył. Dobrze, dziękuję. Proszę, proszę. Kolejne pytanie, bo na pewno pan też próbował się wczuć w żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i te tak różne postawy, tak z jednej strony pułkownika Rzepeckiego, który przecież no bardzo doświadczony żołnierz, niesamowicie idzie na tą współpracę, a z drugiej strony no choćby już ten czwarty zarząd taki no chyba najbardziej właśnie niezłomny, gdzie i pułkownik Ciepliński i major Lazarowicz i oni do końca pozostają niezłomni właśnie. I jak tak pana przemyślenia na ten temat, że co mogło doprowadzić do tego, że właśnie pułkownik Rzepecki, który przecież poznał się na Sowietach, jednak się na coś takiego zdecydował? No postać rzeczywiście haniebna, jak to powiedział pan Leszek Żebrowski. Ja bym go skreślił takim krzyżykiem czerwonym. Myślę, że on by dobrze oddawał symbol skreślenia z panteonu prezesów Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. On do dzisiaj jakoś funkcjonuje na tych kalendarzach. No jest, bo jest. Nawet na filmach, a był to po prostu zdrajca, zwyczajny zdrajca i człowiek złamany, tak? To znaczy ja nie mówię w tym sensie złamany, bo wielu z nich się łamało, prawda? I nie sądzę, że to jest ani miejsce, ani przedmiot rozmowy, dlaczego niektórzy się łamali, a inni nie. To był... Nie chcę być adwokatem, ani oskarżycielem pana Rzepeckiego. Nie wiem, co ja bym zrobił w tamtym momencie, jakbym się ja zachował. I to jest pytanie, które każdy z nas mógłby sobie zadać w związku z ich postawą. I myślę, że to jest najlepsza perspektywa, którą możemy zająć do myślenia o rozstrzyganiu, czy kogoś możemy nazwać zdrajcą, czy też nie. Dlatego jestem daleki od takiego sądzenia. To jednak w przypadku pana Rzepeckiego sprawa jest o tyle prostsza ze względu na to, co on zrobił. Po prostu wydał wyrok śmierci na, nie wprost oczywiście, ale na swoich ludzi. Więc no niestety, drodzy państwo, musimy sobie dzisiaj też tak wprost powiedzieć, po ludzku, że WiN jest organizacją, która mogła zrobić lub zrobiła tyle dobrego, co złego. Biorąc pod uwagę oczywiście reprezentację w postaci pana Rzepeckiego. I tutaj bym się zatrzymał.
bo reszta to są rzeczy dobre, prawda? Bo pułkownik Niepokulczycki, obejmując komendę, co robi? Odcina się od tego fatalnego uczestnictwa Rzepeckiego, dystansuje się do niego. Przede wszystkim zmienia kontakty z organizacją, z komórkami, wszystko na nowo. No, to było wydanie wyroku śmierci na tysiące ludzi, którzy trafiają do więzień, prawda? To był sygnał, który on dał, a wiedział, co się będzie z tym wiązało. To nie był naiwny człowiek. Ujawnił całe struktury tak naprawdę. Także ciężko cokolwiek więcej na temat tego człowieka powiedzieć. No dobrze sobie żył w PRL-u, niczego mu nie brakowało. Pytania jeszcze jakieś? Ja mam pytanie. Ja mam takie pytanie trochę współczesne, bo bardzo często spotykamy się z żołnierzami wyklętymi, z ich rodzinami. Sami tego doświadczamy, ich życiorysów, które są właściwie materiałem na scenariusze. Proszę powiedzieć, czy ma Pan nadzieję, że, a Pan pewno ma też drugie tyle różnych materiałów, czy ma Pan nadzieję, że te filmy teraz będą powstawały szybciej, lepiej, dla Państwa łatwiej pod kątem finansów? Czy już są jakieś opinia spółki, czy to po prostu tylko znowu jest złudzenie? I trafiały na punkty jak telewizja i takie punkty kontaktowe, powiedziałbym. Znaczy jedno co mogę powiedzieć, to że jestem jak i Państwo uczestnikiem i obserwatorem tego, co się w Polsce dzieje, więc nadzieja, jak sam film, no to już na pewno nie jest ostatnia, ale myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Mam nadzieję i wierzę w to, że w końcu znajdzie się lepsze traktowanie. Oczywiście mam na myśli tą opiekę gospodarczą, producencką, prawda, nad takimi inicjatywami niż dotychczas. Znajdą się pieniądze, znajdą się fundusze, znajdzie się przede wszystkim czas antenowy, którego do tej pory nie było. Pan Jerzy Woźniak, film trzyczęściowy, który nie mogę powiedzieć, że był majstersztykiem, no bo technicznie był robiony w zapleczu ogniska domowego, gdzie mój roczny Antek plątał się pod nogami, a ja na laptopie realizowałem ten film, wracając, zapraszając pana Woźniaka do mnie, do malutkiego mieszkanka, żeby usiadł na tle skromnej biblioteczki i wypowiadając słowa, pan ma tutaj jak w statku kosmicznym, jak patrzył na telewizor pod ścianą, trzy komputery i dziecko, i żonę. Także nieźle. Także to ma swoje plusy, to ma swoje uroki na pewno, ale i wydaje mi się, że pani pytanie odkrywa też pewną autentyczność chyba w tym działaniu, żeby nie rezygnować z własnych chęci czy z własnych prób nagrywania takich materiałów, bo tak naprawdę każdy może wziąć małą kamerkę, dziś już telefony nawet mają niesamowite techniki, ale to się zaczyna właśnie od takich jakby kroków, więc wydaje mi się, że jest wiele ludzi życzliwych, wiele instytucji życzliwych, które gdzieś zawsze mogą w czymś pomóc i myślę, że tutaj jakby ten proces jest bardziej, to skwitowo sformułowaniem, liczmy na siebie niż na innych. Jeśli ci inni się, że tak powiem, w to włączą, to o tyle lepiej, prawda? W moim przypadku był to niewątpliwie Robert Kaczmarek, do którego się zwróciłem, bo już tak naprawdę była to ostatnia deska ratunku. Wspólnie uderzyliśmy do kilku miejsc, no i to jakby z jednej strony rękojmia tego zacnego producenta i jakiś tam zapał mój i z masa materiałów zebranych, zresztą tu dzisiaj otrzymałem reprymendę od pana Krzysztofa, którego chciałbym, żebyśmy tutaj oklaskami również potraktowali. Syn. Istotny akcent, ponieważ jest to następny etap, kolejny film, nad którym pracuję, o Ludwiku, ojcu pana Krzysztofa, Ludwiku Marszałku, pseudonim Zbroja. Dostałem reprymendę od pana Krzysztofa za materiały, które przechowuję w domu, a byłem święcie przekonany, że mu je oddałem. Więc czynię to publicznie, oświadczam, że będę szukał.
Także zbieranie tych materiałów, tej dokumentacji jest myślę też w naszym jakimś zasięgu. Możemy to robić, jak to Narodowe Archiwum Cyfrowe, jak IPN. Tam się kryje wciąż mnóstwo nieodkrytych historii, niezwykłych. No i myślę, że to jest czas przed nami taki teraz, żeby robić jakieś krótkie rozpoznania, robić krótkie scenariusze, jak ktoś chciałby, miałby jakiś pomysł. Ja również chętnie życzę, świadczę jakąś skromną pomoc w własnym zakresie, więc w odpowiedzi na maila mogę pomóc coś napisać, czy dotrzeć, jeśli ktoś miałby chęć, ambicje coś takiego robić. A tak w... No, wieść Roberta Kaczmarka, producenta z Warszawy, niesie ważną wiadomość, że 29 lutego, czyli w poniedziałek, będzie premiera tego filmu w TVP 2 o godzinie 21:45. Telewizja kupiła ten film w całości, kładąc na nim swoją świetlistą dłoń. I mam nadzieję, że nie, znaczy jest kilka już projekcji przewidzianych, więc nie trafi na półki, przeciwnie, będzie eksploatowany. Znaczy to jest dobry czas antenowy, akurat 21:45. Tak. Nie chciałbym zdradzać szczegółów, panu Krzysztofowi je przekazałem w ramach pewnego projektu roboczego, ale są duże szanse, że to wkrótce nastąpi, ze względu na zebrany materiał dokumentacyjny, dokumentację zdjęciową osób, świadków historii. No jest tego po prostu dość. Ja mam jakiś skromny pomysł na tą historię. Chciałbym w podobnej konwencji to utrzymać, jak ten film, który dzisiaj Państwo zobaczyliście, skierowany przede wszystkim w takim wydźwięku emocjonalnym rodziny, świadków historii i też postawy, bo to są te godne, niezwykłe zachowania. Przecież to byli nieprzeciętni ludzie, organizujący rozmaite akcje w świetle przerażającej siły komunizmu, która nadchodziła. Oni wykonywali masę śmiałych akcji, infiltrowali NKWD, infiltrowali UB, przechwytywali masę raportów. Kobiety jak siostra Ludwika, Emilia Szlachta z domu marszałek, przecież to ona była bita, masakrowana. Jak się już dowiedzieli, co robiła, ona do WiN-u przemycała jako sekretarka maszynistka, pracując w Urzędzie Bezpieczeństwa, słysząc codziennie język rosyjski, więc trzecią kalkę wkładała i te wszystkie raporty trafiały w biustonoszu, wynoszone, prawda, do archiwum. No i archiwum jak wpadło, to też wpadli. Kurierzy, wpadły łączniczki i między innymi Emilia Marszałek. Niezwykła kobieta. Kobiet było wiele w organizacji. Ona długo żyła. Zmarła bodaj 2 lata temu śmiercią naturalną. No może chyba nawet niecałe 2 lata. W 2014, tak? No nie udało mi się już do niej dotrzeć, ale udało się dotrzeć archiwistom, historykom. Jest spory zbiór nagrań z nią, więc z pewnością zostanie to włączone też do tego właśnie filmu. Także. No a zbroja to nie tylko jeden człowiek, to jest przede wszystkim Stanisław Dydo też, prawda? To jest Władysław Cisek, intelektualista wrocławski. Więc to są 3 osobne scenariusze, które ja już dawno napisałem i które czekają gdzieś tam. W najbliższym czasie być może nastąpi jakaś ich realizacja. Materiał jest, postaci są. Myślę, że jak zaczniemy ich poznawać, nie tylko ze zdjęć, ekshumacji, które są niezwykłym dowodem, faktem, prawda, faktografią, zapisem,
ale przede wszystkim będziemy docierać do tego, czym żyli, kim byli, czym się karmili w sensie duchowym. To jest też pokarm dla młodego pokolenia, prawda? Żebyśmy garnęli się do tych postaw, tak? Bo przecież to na czym najbardziej komunistom zależało, to na złamaniu tego kręgosłupa. Tej sztafety pokoleń, tego nerwu, tego rdzeniu, prawda? Duszy narodu. Tak, tylko to oni to mieli jakby w mniej mesjanistycznym rozumieniu to traktowali, to jakby liczbami, prawda? Zlikwidujemy te tysiące, setki tysięcy, pewna substancja. Tak, no i jak się nie będzie mówić o tej duszy, jak się nie będzie mówić o tych sprawach, to oni, komuniści, byli przekonani, nie wierząc w Boga, nie będąc aż takimi dobrymi znawcami idei, chociaż no Karol Marx, nie chciałem tutaj za bardzo odchodzić od tematu, ale to akurat wraz z Leninem ta grupa była bardzo dobrze zorientowana w technikach i metodach i strategii wykonywanych działań, bo wiedzieli, że to ma szansę się udać, tak, czyli wymazanie biologiczne i historyczne postaci z kart historii może przynieść taki skutek, że ludzie się zmienią, powstanie nowy model, nowy typ człowieka. Oczywiście celem był Homo sovieticus, a więc człowiek wyobcowany z więzi, z ideologii rodziny, z ideologii wiary, z pomysłu, który mógłby jakby łączyć się w społeczeństwie w myśl tych wartości. No jak się okazuje, nie jest to możliwe. Właśnie pytanie takie, jak pan tworzył to, prawda, w ogóle w międzyczasie, czy próbował pan co jakoś uzyskać pewne środki z tych ministerstwa, żeby zainteresować Ministerstwo Obrony Narodowej? Ministerstwo Obrony Narodowej? Tak, może teraz się to zmieni, może, bo... Nie, aż tam tak daleko nie zaszedłem. Do MON-u nie. Teraz się zmieni, wie pan, jak jest Macierowicz, jak jest tam, jak tutaj w zasadzie się był, takich ludzi. Tak. Żołnierzy, bo to są żołnierze, prawda? Więc tak. Ministerstwo może powinno się teraz zainteresować. No, daj Panie Boże możliwości. Zobaczymy. No, póki co to wszystko jakoś nabiera kształtu. Myślę, że jesteśmy świadkami czegoś większego, tego co się dzieje, więc te akcenty wybrzmiewają. No, jeśli telewizja zaczyna pokazywać takie filmy, bardzo niewygodne jeszcze parę miesięcy temu, prawda? No więc o czymś to świadczy. O czymś to świadczy. Najlepsze jest stwierdzenie mojej znajomej, która powiedziała: Sławek, no tyle tego dobra teraz w telewizji, że nie wiadomo co oglądać. Nie? No oby tak słabo się ten nurt narracji utrzymał, bo myślę, że tak wnioskując, ten nurt narracji jest najważniejszy, w którym my podążamy. Właśnie ludzie podziemia niepodległościowego, zanim do niego trafili, zanim zaczęli je tworzyć w duchu Polski międzywojennej, II Rzeczypospolitej, oni ten nurt narracji tworzyli w postaci głośnego, śmiałego definiowania, formułowania, artykułowania swoich poglądów. I myślę, że my również nie powinniśmy w żaden sposób skrywać tych naszych poglądów, dyskutować o nich, bo możemy się przecież mylić, możemy czegoś nie wiedzieć, ale śmiałość podejmowania spraw typu Bóg, honor, ojczyzna, obecność tradycji katolickiej, obecność edukacji, warsztatów związanych z nurtem rycerskości, z ideą żołnierza polskiego, który był chowany w pewnej świadomości, pewnej tożsamości. To nie jest żołnierz LWP, choć wielu z nich było wpatrzonych w ten ideał, prawda? Rycerza, sarmaty, polskiego szlachcica. To jest nasza duma narodowa, to są nasze korzenie, które próbowano łamać przez te 50 lat i myślę, że tutaj jakby właśnie ten nurt narracji, jeśli on będzie spokojny, bez konfliktu, bez odpowiadania na te rozmaite zaczepki, prawda, troli internetowych czy ludzi, którzy są po prostu złośliwie, nieżyczliwie nastawieni do tego trendu, który się mocno w tej chwili nadal rozwija, wciąż rozwija. I myślę, że o ten nurt narracji chodzi, o te przykłady, które zostały zamordowane strzałem katyńskim w tył głowy. O te przykłady myślę, że my powinniśmy się wciąż upominać na każdym kroku, prawda? Co też się dzieje. No. Dzień Narodowy,
już nie trwa jeden dzień, prawda? To już jest tydzień. Za dwa lata to może będzie i... No nie chodzi o to, żeby cały powiedzmy rok codziennie świętować, tylko przenieść to do normalności, prawda? Żeby to nie było tylko święto. Święto jest po to, żeby nas tak koronnie kierunkować, przypomnieć nam o pewnych zasadach, tak? Natomiast te zasady nie powinny, że tak powiem, odchodzić gdzieś na bok w dniu jutrzejszym. To nie powinno, jak wychodzimy z kina, prawda, po dobrym filmie, jak przeczytamy książkę, to ten nastrój nam towarzyszy, prawda? I jeśli to jest coś wartościowego, co chcielibyśmy zachować, no to co robimy? No to albo bierzemy długopis, piszemy jakąś refleksję, albo zapisujemy się na jakiś kurs, może zaczynamy coś robić w tym kierunku, prawda? I tu jakby ten nurt narracji, jeśli on będzie coraz szerszy, to on będzie za 2-3 lata tych negatywnych ludzi, którzy dziś mówią nie, krzyczą, hałasują, prawda? No tych akurat może na nich to nie ma lekarstwa, ale na tych ludzi, którzy są zagubieni wśród nas, w szkołach, na uczelniach, prawda? Którzy negują postawy żołnierzy, wartości. Nie twierdzę, że człowiek musi być wierzący, żeby szanować tradycję katolicką. Nie musi być. To jest dobro, które dostał, więc niech je szanuje, tak? Bo ludzie ginęli za to dobro. Jeśli ktoś nie rozumie takich zasad, no to nie wiem, co należy jeszcze przedstawić, aby ktoś mógł to zrozumieć. W tym miejscu można polecić oczywiście list pułkownika Cieplińskiego do syna, tak? No tam te wszystkie wartości, o których pan teraz powiedział, są zawarte. Taki jego ostatni testament, pisany w warunkach więziennych przecież, a także od strony literackiej jest to przecież wielkie, można powiedzieć. Robi wrażenie niesamowite. Ale mam takie wrażenie, jak powiecie mojej babci, zachowałem się jak trzeba. To już dowodzi duszy tego człowieka. Jego sposobu myślenia, zachowania, jego idei tego człowieka. No, dotykamy, drodzy Państwo, chyba celu tego i spotkania, i myślę, jakiegoś naczelnego wniosku. Debata na temat używania słowa niezłomny czy wyklęty też myślę, że się zakończyła. Oba zwroty są równie wymowne i należy ich jakoś wspólnie, wręcz nawet czasami używać. Natomiast ta niezłomność, prawda, ona jest pewną jakby sytuacją końcową, w której my poznajemy Łukasza Cieplińskiego czy Witolda Pileckiego i tysiące ludzi, którzy oddali właśnie. Pytanie, czy oni oddali życie? Pytanie, czy oni godzili się na śmierć? No nie. I należy to też mieć na uwadze, że oni nie godzili się na katowanie, oni nie godzili się na to, żeby przechodzić takie katusze, prawda? To byli, oni walczyli do końca, to była walka, pomimo tego, że byli bez broni, pomimo tego, że byli złamani, w sensie często i po narkotykach, po doświadczeniach, oni nie wiedzieli często, co podpisywali. Ci ludzie byli do końca świadkami prawdy. Nie jest odległy przykład Jezusa Chrystusa, który umiera na krzyżu i jest wielokrotnie ostatnim ich obrazem. Myślą, którą przywołują samym sobie, żeby trwać, prawda? Żeby się nie złamać, żeby się nie złamać. Jaka siła może człowieka do tego stopnia utrzymać w trzeźwości, pomimo 3 lata bito członków 4 Zarządu Głównego? 3 lata, proszę Państwa, trwało śledztwo. No nie twierdzę, że codziennie byli katowani, ale ledwo się zrosły kości, znowu się łamali, tak? Więc Łukasz Ciepliński, postać szczególnie tragiczna, o którym mam nadzieję, że ten materiał również wkrótce powstanie. Ciężko tutaj się teraz licytować, czy o Ludwiku Marszałku, czy o Łukaszu Cieplińskim, ale myślę, że to jest taki jakby materiał wyjściowy, z którego jakby te wszystkie filmy powinny powstać. Postać Łukasza Cieplińskiego zarysowana dzisiaj oczami wspomnień Danuty Iwan,
córki Adama Lazarowicza, która mówi, że to dzieciątko małe, ktoś mu pokazał, prawda? Dziecko, którego nie widział. Więc to jest szczególnie tragiczna sytuacja, prawda? Kiedy mężczyzna o niezwykłej sile świadomości rodziny, bo przecież pochodził ze wspaniałej rodziny, o niezwykłych tradycjach, ojciec, mąż, kochający człowiek, nie miał szansy na to, żeby dotknąć swoje dziecko przed śmiercią, prawda? Więc szczególnie to właśnie te listy są wymowne. A mimo to są to ludzie niezłomni, prawda? Są to ludzie, którzy jednym podpisem mogli pójść, wyjść na wolność, prawda? Realizować rozmaite scenariusze. Czego nie zrobili, więc wydaje mi się, że używanie sformułowania szli na śmierć nie jest adekwatne do tego, w jaki sposób oni na tą śmierć szli. Oni byli świadkami śmierci, świadkami prawdy i do śmierci świadczyli tąże prawdę o wolnej Polsce, o wolności, światopoglądzie, wyznania, rodziny, tych wszystkich ideałów, o które walczyli. Stąd w moim rozumieniu niezłomni. Jeszcze tak bym przeskok zrobił. Zapytam pana o największe trudności przy pracy, przy powstawaniu filmu. Oprócz tych, które pan wymienił, że tam wiadomo, nie za bardzo miał pan tam możliwości techniczne, takie należne do tego typu tematu, tak? Mamy nadzieję, że nastaną właśnie niedługo czasy, że twórcy, którzy zechcą poruszać tego rodzaju tematy, no po prostu będą wspomagani, tak, przez państwo. Ale chodzi mi o to, czy spotkał się pan z jakimiś przejawami wrogości czy utrudnień ze strony tych, którym nie zależy na tym, a wręcz przeciwnie, zależy, żeby ta pamięć o wyklętych nie trwała, tylko żeby gdzieś się to rozmywało. Znaczy dość szybko zdałem sobie sprawę z braku szans na finansowanie ze strony instytucji państwowych, poza wrocławskim IPN-em, który rzeczywiście wspierał te moje działania dokumentacyjne. Natomiast dotyka pan dość trudnego wątku, bo to są też sprawy rodzinne. Nie było łatwo w związku z szarpaniem się o realizację materiału, przygotowanie dokumentów, ślęczenie nad nimi, kiedy nikt za to na przykład nie płacił, a rachunki to są rzeczy nieubłagane, prawda? Nie przeskoczy się. Nie przeskoczy się. W związku z czym to było takie, było jakieś rozdarcie, ale ono było raczej spokojem traktowane. No to myślę, że to są takie dylematy każdego, kto jakiś cel wybiera, prawda? Więc poza tym, wiecznie zamykające się drzwiczki instytucji, do których trafiałem z zapytaniem o możliwość wsparcia. No, ilość listów, maili, które wysłałem w związku z tym, to chyba bym nawet nie będę próbował państwu przytaczać. Swoista przygoda, myślę. Na końcu. Paradoksalnie, może właśnie ci bohaterowie, którzy tyle od siebie dali, tak, nam, narodowi, bardziej zasługują na to, żeby filmy o nich kręcili ludzie, którzy też wykazują się jakimś uporem i pokonują przeciwności, a nie tacy, którzy wyłącznie podchodzą do tego, że rzemieślniczo jest materiał do zrobienia, tak, to bierzemy kasę i kamery i robimy. Oczywiście, ale to po prostu szukam jakichś pozytywów. Szukamy obaj. Mamy nadzieję właśnie, że teraz będzie tak, że twórcy podejmujący tematykę wyklętych, niezłomnych będą hołubieni wręcz przez instytucje państwowe, bo to jest bardzo potrzebne nam wszystkim, żeby jeżeli to ma być mitem, tak, to trzeba, tak jak pierwsze skojarzenie z mitem, to do starożytności, do Grecji,
który później miał przełożenie na kulturę, na rzeźbę, na i tak dalej. No, no my też tego potrzebujemy, żeby ci wyklęci przedostali się do kultury, żeby o nich kręcono filmy i tak. Stawiano im pomniki, malowano ich na obrazach i tak dalej. To chyba związane z tym, że państwo dotychczas było po stronie katów. W tej chwili państwo przechodzi teraz w stronę ofiar. Mam nadzieję, że tak będzie w tym przyszłości. Znaczy to jest walka o symbole. Myślę, że dotyka pan tematu, z którego bardzo dobrze zdawali sobie sprawę Marx i Engels oraz wszyscy wykonawcy ich testamentu Wielkiego Kapitału. Walka o symbol to jest walka o tożsamość, a więc zniszcz symbol, zniszczysz przedmiot zapatrzenia, przedmiot inspiracji, przedmiot, który wywołuje określoną postawę. Więc jeśli mamy 2014 rok, a nie dopracowaliśmy się, nie dorobiliśmy się żadnego porządnego, no naprawdę starania są ważne, ale cel jest najważniejszy, więc jeśli mamy za cel zrobić wiekopomny poza poza dotychczasowym potopem nakręconym bodaj 30 lat już temu, materiał na temat na przykład husarii czy lisowczyków, prawda, niezwykłego wojska, które było dumą narodu przez polskiego przez 2,5 wieku. Prawda? To są symbole same w sobie. Jeśli my mamy taką historię, której nie ma nikt na świecie i nie mamy docelowego, hollywoodzkiego filmu, który pokazuje skalę tego symbolu, prawda? To sami się jakby skazujemy na pewien niedowład, bo mogąc się fascynować tego typu, inspirować, prawda? Dawać ludziom na świecie, Polakom na świecie, których jest niemała liczba, powód do autentycznej dumy, tak? Bo wielu ludzi no, słyszało coś o husarii, są jakieś obrazki. Podaję tak jeden z brzegu przykład, a ich jest wiele. Oczywiście w kręgu naszych żołnierzy podziemia niepodległości. W 19 wieku również powstanie listopadowe, styczniowe, to też tam były akty bohaterstwa niesamowite. Tak, ale to ja myślę, że powinniśmy też mówić o tym okresie niesamowitej świetności, prawda? Jednak ponad 4 wieki Polska jest pasmem szczęścia, pasmem sukcesów, pasmem niezwykłego imperium. I nie mam na myśli tutaj tworzenia od razu haseł, głoszenia haseł imperialnych dla Polski, co było domeną międzywojennych polityków. Tylko patrzenie na fakty. Myślę, że najpierw należy odbudowywać pewną tożsamość, to znaczy do niej wracać. Czyli znowuż jakby ten nurt narracji, który powinien być wzbogacany tematyką oczywiście żołnierzy podziemia niepodległościowego, lisowczyków, husarii, prawda, ale też i mitów. Zaczął pan od mitu. Kronika Wincentego Kadłubka, prawda, to jest kopalnia takich symboli, takich wartości, że jak się słyszy o Lechitach, prawda, czyta się o Lechitach, którzy, no co zrobili, z czego są słynni Lechici? Z pokonania początku końca armii Aleksandra Wielkiego. No może mit, może legenda, ale jaka piękna legenda, prawda? I teraz jeśli jest dokumentacja, są jakieś materiały, to może powstać no, taki film, który no, postawi kulturę polską, historię polską na poziomie, no nie mówię wielkiej komercji, tak, bo nie o to w tym chodzi, ale żeby niemiecki student nie miał szansy na pomyślenie inaczej, jak tak, jak powinien pomyśleć, tak, a nie, że finansujemy i tak dalej, materiały, które szkalują nasz obraz. Więc myślę, że ten nurt narracji non Hercules contra plures, jak wszyscy wspólnie będziemy dominować i będziemy ten nurt narracji powtarzać, o nim opowiadać, roznosić tą historię, no, ona z roku na rok narasta, prawda? Obecność świadków historii, ludzi, których myślę, że udało się w jakimś konkretnym stopniu zarejestrować, przesłuchać, że tak niegrzecznie powiem, wysłuchać.
zarejestrowane zostały wspomnienia wielu z nich, tysięcy żyjących jeszcze, ale z roku na rok jest ich coraz mniej. I myślę, że ten proces historyczny też jest niezwykle ważny, że teraz jakby kolejny etap to jest jakby obudowywanie wokół tych wszystkich materiałów, dowodów, obudowywanie ich właśnie pewną narracją, pewną historią. Środki to komiks, książki, fotografia, film, muzyka. Pomysłów na środków wyrazów jest mnóstwo, prawda? Konstancja Kochaniec, że jeszcze tak przywołam to nazwisko, zdolna wrocławska kompozytorka, której w części utwory słyszeliśmy dzisiaj, w całości nagrała ścieżkę dźwiękową do filmu o panu Jerzym Woźniaku, do trzech części. To jest muzyka, prawda? I ona tak ilustruje fenomenalnie tą sytuację, że pewnie można ją zastosować jako uniwersalną, pewien uniwersalny klucz wypowiedzi do innych wątków o groźnej tematyce, o jakimś horrorze, ale ona pisząc tą muzykę, ja ją, jak ją słyszę, to mam obrazy w pamięci, tak? No bo jestem z nimi blisko związany, ale nawet pisząc, przede wszystkim właśnie pisząc muzykę, można już jakby ten klimat, tą atmosferę oddać. Jeśli coś jest jakby od początku w jakimś kierunku oddane, jakby podyktowane jednej konkretnej tematyce i scenariuszowi. Myślę, że ta praca artystyczna to jest rzecz niezwykła i ona nie jest na zamówienie. Ona wynika właśnie z wnętrza osób, które są tym zafascynowane i których jest niemało, myślę, w Polsce. Ten cały ruch młodzieżowy i rekonstrukcyjny to jest też niesamowita siła. Także obecność instytucji Odra Niemen, tego co robi i w jaki sposób scala i nie pozwala na to, żeby młodzież głupoty robiła po godzinach, tylko rzeczy po szkole, tylko rzeczy wartościowe, no to jest wielki ukłon wobec państwa i myślę, że kiedyś taką instytucją było harcerstwo, dzisiaj może będzie znowuż, no ale takie właśnie inicjatywy, stowarzyszenia realizowane przez tak wspaniałych ludzi, jak to niezwykłe małżeństwo, myślę, że no i cała grupa osób, która wokół tego funkcjonuje, no to jest właśnie to, prawda? To jest właśnie to. Tak. A kolega mi uświadomił taką rzecz, że posłuchaj, to wcale nie jest temat dobry do pokazania na świecie. Bo na razie w świecie funkcjonują filmy, które pokazują się ze swojej strony. Do tej pory taka, jeżeli cokolwiek wyszło poza Polskę, to generalnie źle o nas świadczą te filmy. I teraz musimy chcielibyśmy pokazać żołnierzy wyklętych, całe to pokolenie, ale jednak w kontekście też tej drugiej strony. Też Polaków, tak? Którzy dokonywali takich, a nie innych postaw. I znowu jest taka obawa, że jak ten świat zrozumie? A to znowu ci Polacy, którzy albo są antysemitami, albo się nawzajem zabijają, że świat tego może nie zrozumieć. I on ma jako twórca jakiś pomysł, żeby z takiego faktycznego zagrożenia uciec i móc pokazać faktycznie wielkość tego pokolenia, a nie uwikłać się w takie osądy, że jesteśmy. Mi się wydaje, że dużą rolę tutaj grają piosenki po prostu, muzyka, piosenki, bo to raczej przemawia do tych młodszych pokoleń, mi się wydaje bardzo mocno. Środek wyrazu, prawda? Środek wyrazu, jeden z wielu. Ja bym rozdzielił to na dwa nurty. Jeden to jest polityka historyczna, jak samo słowo już polityka, należy do tych, którzy mają odpowiednie instrumenty, aby materiał, który im zostanie dany do ręki, a więc to jest ten drugi nurt twórczy, został odpowiednio
z taką samą siłą, determinacją, jak towarzyszy twórcom, tak przez polityków. To nie mogą być przypadkowi ludzie, którzy wezmą, aha, weźcie to, wrzućcie na stronę. Nie ma takiej mocy. Proszę Państwa, nie dalej jak przedwczoraj, może przesadzę o jeden dzień, może trzy dni temu. Niemiecka kanclerz podpisała, ratyfikowała, projekt, nie przypomnę sobie teraz jego nazwy, ale projekt oczywiście w duchu polityki historycznej Niemiec. Jak poważnie robią to Niemcy? Niemcy wyrażają tą powagę konkretną kasą i konkretnymi ludźmi, nieprzypadkowymi, nepotycznie gdzieś dobranymi na zasadzie, a to kolega Zbyszka, Janka czy kogoś tam, no nie mówię, że ten rząd, prawda, ale tak do tej pory to się w większości działo, jeśli w ogóle się działo, prawda, no to to. Niemcy to jest poważny naród i mamy poważnego konkurenta i kontrahenta obok. Jeśli oni do nas tak, no to na litość boską, no to róbmy chociaż to co najmniej tak. Więc nie da się rywalizować z paroma drobnymi w kieszeni, z pomysłami na realizację. No cóż, ducha zawsze Polacy mieli wielkiego, prawda? Ale dozbrojenie tego w postaci konkretnego szwadronu zespołu ludzi, polityków, którzy potrafią tego typu politykę prowadzić, historyczną, to są festiwale, to są pisma branżowe, to są rekonstrukcje na całym świecie. Proszę Państwa, do Polski coraz więcej ludzi przyjeżdża z zagranicy. To są konkretne grupy rekonstruktorów, którzy uwielbiają wydawać pieniądze zaoszczędzone, zarobione na swoje zabawki. To są, to jest broń, to są sprzęty wojenne, prawda? I oni się przemieszczają po Europie na różnych teatrach. Dlaczego tak nieliczna jest tam reprezentacja polska? Ona powinna być konkretnie wsparta. To są rozpoznanie tych miejsc, gdzie ta polityka historyczna się odbywa, to są nie tylko instytuty i akademie, choć to jest klucz, prawda, żeby to mieć pod jakąś kontrolą. Myślę, że specjaliści się na ten temat oczywiście powinni wypowiadać. To co ja mówię, to są moje życzenia, tak wyobrażenia. Ja, tak mi się wydaje, że tak to powinno funkcjonować. Ja myślę, Pani Ilono, że jakby docierając do odbiorcy zachodniego, należy ten materiał, ten projekt sformatować pod niego. Przede wszystkim nie zrozumieją oni masy rozmaitych szczegółów, nazw, detali. Jak już w tym filmie zrealizowaliśmy ścieżkę angielską, napisy angielskie, już zrezygnowałem jakby z góry z pewnych odniesień do służby bezpieczeństwa, UB, wyjaśniania grup poszczególnych, to nie przejdzie. Tak? Znaczy, myślę, że ten poziom jakby nasycenia treści dla nas, Polaków, którzy żyją w tym nurcie historycznym, dość dobrze zorientowani, coś znaczy. Ale dla Brytyjczyków, dla Amerykanów, dla Niemców ta informacja powinna być przekazana w formie bardzo atrakcyjnej wizualnie, muzycznie, oczywiście, żeby widz, który wyjdzie z kina, nie wyszedł z niego po 15 minutach, powiedział, jaka masa treści, tak? To nie może być kino ambitne do tego stopnia, jak u nas w Polsce chciałoby się zrobić film ambitny. Ja miałem szereg dylematów, jak rezygnować z pewnych opowieści w tym filmie. To jest 45 minut, no to jest pewnego rodzaju sztuka. Jak się sztuka kompromisu, jak się zdecydować na to, a nie na coś innego. I myślę, że tym wyznacznikiem nie powinny być ambicje twórców, tylko realny poziom możliwego zrozumienia przez odbiorcę zagranicznego. I myślę, że jakby spasowanie tych dwóch koncepcji, tych dwóch oczekiwań spowoduje, że wyjdzie coś dobrego. Jakby taki klucz, myślę, w tej chwili kuję, bo uważam, że odbiorca amerykański jest dziś bardzo dobrze rozpoznany, odbiorca anglojęzyczny, tak? On jest bardzo dobrze rozpoznany przez
wszechobecnego Facebooka. Ludzie wyrażają podobne emocje, podobne opinie. To nie jest trudne zrozumieć, co ludzie na świecie chcą oglądać i jakiego rodzaju narracja ich do nich trafia. Oczywiście nie powinny to być filmy wszystkie takie same, ale na pewno oddające tą atrakcyjność w postaci tego, czego mi na przykład w filmach o Żołnierzy Wyklętych brakuje. Właśnie tego, w czym chciałbym się głównie w tej chwili odnaleźć, to nie strzały katyńskie, to nie dokumentacja śmierci, to nie tylko i wyłącznie pokazywanie, jak ginęli, prawda? Ciężko jest zafascynować młodego chłopca obrazem wielkiego bohatera, rycerza, bo w tym duchu przecież byli to konfederaci barscy, przejmujący pałeczkę od husarii i sarmacji polskiej, a których wyobrażenia i wizerunki nasi żołnierze noszą na piersiach w postaci ryngrafów. Więc ta myśl ciągle trwa, prawda? I ja myślę, że oczywiście efekt końcowy, strzał, zamordowanie, to są dokumenty, to są fakty, z tego nie wolno zrezygnować, ale dominacja treści powinna przejść zdecydowanie na szale, jak walczyli, jak odzyskiwali, jak infiltrowali tych łobuzów, jak potrafili ich przechytrzeć. Ja myślę, że tym będzie zainteresowany widz i tym kupimy. No tak. Nam się często zarzuca tak tej stronie, która właśnie kultywuje pamięć niezłomnych, że jesteśmy zapatrzeni w jakichś tam straceńców zakochanych w śmierci, a to właśnie to jest największe nieporozumienie, że oni do końca tak naprawdę walczyli przecież o życie i o wolność, o te wszystkie ideały, a nie tacy romantycy jacyś. No niestety, tak niekiedy jest to przedstawiane, upośledzeni romantycy, którzy się sami pchają na armaty. Tak. No oczywiście jest to nurt propagandy komunistycznej, który jednoznacznie należy zrewidować, prawda? Ja myślę, że przywołałbym tutaj skromniutki fragment. Myślałem, że ta sprawa może wywołać ten wątek. Termin, który wydaje mi się, że bardzo dobrze oddaje postawę żołnierzy niezłomnych, a więc to zdecydowanie na śmierć. Oni wcale nie byli zdecydowani na śmierć, oni byli zdecydowani na życie, tylko wybór ich był wyborem prawdy. No i co tu więcej mówić? Tak, pytanie ktoś powie, zarzuci jakiej prawdy? No a jaką prawdą może być Bóg, honor, ojczyzna? Jaką inną prawdą może być Bóg, honor, ojczyzna? Jeśli nie te wartości jak wolność, jak rodzina, jak dom, prawda? Jak mój język, jak moje osobiste prawo do realizowania swoich pomysłów na życie. Po to żyję, prawda? Po to zawieram sojusz z narodem jako jego obywatel, jako jego sojusz w sensie, że tworzę pewną społeczność. Więc powstał taki termin, wydaje mi się, że on z łaciny, z greki martyros, przez łacinę przejęty, a w Polsce znany oczywiście jako martyrologia, prawda? Oddaje ten stan, prawda? Martyros z greckiego to świadek, a o ile świadczy, do śmierci. To męczennik. O tyle, o ile świadczy, godzi się na śmierć. Nie decyduje się na tortury. Byłby wówczas masochistą. To są słowa Andrzeja Lorczyka, doktora Andrzeja Lorczyka, etyka, historyka filozofii polskiej, filozofa z Wrocławskiego Uniwersytetu. I wydaje mi się, że zwrócenie w tej debacie historycznej uwagi na ten właśnie aspekt spowoduje też jakby to istotne zrozumienie ich losu, tragicznego losu. To świadkowie, którzy byli przerażeni i ich ogarniał strach i wiedzieli, że to się zbliża dużymi krokami, śmierć. Myślę, że nie chcieli zaglądać jej w oczy. Mieli rodziny jak Łukasz Ciepliński, przecież on jest tym przykładem. Dziecko, którego nie widział, za którego dotknięcie przecież by oddał chyba wszystko, prawda? A nie mógł. Nie mógł, bo świadczył do śmierci o prawdzie.
I to bym chyba potraktował jako właśnie doskonałe podsumowanie naszego spotkania. Ale też chyba... i wątek w tak, odpowiedzi i... na Pani pytanie, co pokazywać Zachodowi, prawda? I zarazem pod... No, wątpliwie tak. I tak, takie wyzwanie, że także my powinniśmy być teraz tymi świadkami. Mhm. Także dziękuję. Ja również. Dziękuję bardzo.